Dobry, dzień dobry, Piotr z tej strony. Dzisiaj mam 8 trening gołębi młodych. 7 trening był dość, tak powiem, dramatyczny. Wywiozłem je na 6 treningu były jakieś tam, nie wiem, 30 km, 35. 7 trening wywiozłem je na tam 5 km dalej. No i wyobraźcie sobie, że z 31 sztuk, jak przyjechałem do domu o godzinie 18, puściłem je tam mniej więcej około godziny w pół do 9. Przyjechałem o 18, było tylko 12 sztuk, więc prawdopodobnie gdzieś z jakimiś gołębiami się zabrały. Później jeszcze tego samego dnia doszły 3 sztuki, następnego dnia doszło 5 sztuk, jeszcze tam doszły jakieś sztuki też następnego dnia i za 2 dni doszły 2 kolejne sztuki. I powiem wam, o ile jeszcze te, które doszły tego samego dnia i na drugi dzień wyglądały ok, to te, które przyszły 2 dni później, no to była skóra i kość. Po prostu skóra i kość, one chyba z 500 km zrobiły, także musiały się zabrać z jakimiś gołębiami. Finalnie 4 sztuki mi brakują, czyli z tych 31 sztuk, które zacząłem trenować, zostały mi 27 sztuk. Te 27 sztuk poszło na spis, także dzisiaj jest 8 sierpnia mamy spisy. Więc plan jest taki, żeby oczywiście trenować je co 2 dni, bo robię to w taki sposób, że trenuję co 2 dni bez oblotów obok domu. Oczywiście jak po tym 7 treningu była taka sytuacja, że jednak jak doszły te, że tak powiem, mega zmęczone, to zrobiłem tak, że puściłem je raz obok domu, żeby sprawdzić, czy wyskoczą z gołębnika, czy będą latać. One się dość fajnie szybko odbudowały. Także nie było z tym problemu, dlatego dzisiaj kolejny trening. No i co 2 dni treningi. Plan jest taki, żeby co 2 dni treningi do samych lotów. Loty, nie wiem, prawdopodobnie 18 dzisiaj będą u nas w oddziale. Zobaczymy, bo 10 jest zebranie, więc zobaczymy, co tam zostanie ustalone. No i to tyle na tą chwilę. Plan jest jeszcze taki, żeby gołębie po spisie zatipesować. No i będę już robił sobie treningi na zegar, żebym mniej więcej wiedział, które przychodzą szybciej, które wchodzą. No bo jak ja jadę rano do roboty, puszczam je koło godziny tam, nie wiem, 9 czy którejś w trakcie pracy. No to później wracam koło godziny 17-18 do domu, no to nawet nie wiem, które w jakim tempie przyszły, a tak przynajmniej będę wiedział. Może nawet przyjdą całą grupą, ale będę przynajmniej wiedział, które gołębie wchodziły mi szybciej. Także na tą chwilę tyle. Czym ich karmię? Karmię ich super dietą. Do tego daję trochę, oczywiście łyżeczkuję. Łyżeczka, czyli 17 gram rano, 17 gram wieczorem. Po przylocie z treningu mają już nasypane żarcie. Super dieta, do tego takie drobne nasiona oleiste i do tego trochę konopi. I na razie tyle. Zobaczymy. Fajnie chodzą, wyglądają fajnie, nie są ani obtłuszczone, ani zbyt chude. Jeszcze do tego robię tak, że na wieczornym karmieniu dodaję im płatków owsianych. Także puszczam je, niech lecą do domu. Znowu jak przyjadę dzisiaj po robocie, no to będę wiedział, ile ich jest. To wam trochę to podsumuję. No i 8 trening, niech lecą do domu. Wszystkie poszły, poleciały raczej, a gdyby poszły, to by to długo trwało. One tu mają taką fajną przeprawę, bo muszą przelecieć nad zbiornikiem rybnickim. No jest to duży zbiornik, także nie wiem, czy go oblatują, czy się nad nim od razu pakują, natomiast no, na razie tutaj jeszcze sobie krążą. Kierunek mają dokładnie tak, jak teraz lecą.
Więc gołębie do domu, a ja do roboty. Później wam podsumuję, jak wrócę do domu. Dwa słowa na temat dzisiejszego treningu. Wróciłem do domu, wszystkie 27 sztuk jest w wolierze. Miały otwartą klapę. Za chwilę je nakarmię, gdzieś godzina 18 mniej więcej. Także jutro mają dzień odpoczynku, a piątek znowu wycieczka i znowu trening. Znowu gdzieś mniej więcej 25-30 km. Wywożę ich do 40 km. Więcej ich nie wywożę, bo ma to większego sensu. Myślałem, żeby je wywozić dalej, jeszcze dalej. Nie wiem, do 100 km. No ale to się wiąże z czasem, z kosztami i tak dalej, a ja tego czasu jakby mam trochę nie za dużo. Więc chcę to wykorzystać na maksa, tyle ile się da. Także 27 sztuk w domu, wszystkie są z domu. Jest ok. Widać, że chciałyby polatać, ale już wieczornego oblotu nie będzie. To na razie tyle. Dzięki. 8 trening zaliczony. I działamy teraz. Jutro u nas 8 spisy, 10 zebranie. W tym momencie będę wiedział, kiedy dokładnie jest lot i co drugi dzień. Wywózka, treningi. Dzięki, na razie. Dajcie łapkę w górę, jak możecie. Trzymajcie się. Dobry lot. Dobrych treningów i małych strat. Cześć.